Nie wiem, czy wiecie, ale mrowiska wyznaczają kierunki świata. Tu mamy przykład. Mrowisko jest pochylone w tą stronę, czyli większą wartość ma po tej stronie, a tam jest bardziej spadziście. Niestety nie mam kompasu przy sobie, ale tam jest południe, a tam jest północ, bo mrówki się zawsze do południa ustawiają kopcem mrowiska. Tutaj już prace w toku. Nie wiem, czy wiecie, ale mróweczki też powodują przeczyszczanie nosa. Jeżeli mielibyśmy na przykład chusteczkę higieniczną, czekajcie, mam jakiś chyba niesmarkany papier, czasem sobie wciskam ręcznik papierowy i zrobimy taki bajer. One go atakują, za chwilę w akcie tutaj nerwicy zaczną po nim biegać, nasączać go kwasem mrówkowym i po jakimś czasie można taką chusteczkę po prostu wziąć, strzepnąć i powąchać, tylko też trzeba uważać, bo taki amoniak po prostu czuć i w sytuacji, kiedy jest bardzo wilgotna, bo jest nasączona, jak sobie taki porządny wdech weźmiecie przez nos, możecie sobie poparzyć trochę nosek. Zaraz to zrobimy. Dobra, myślę, że już wystarczy. Bierzemy sobie chusteczkę, zrzucamy je. Humanitarnie, nie ma co tutaj robić akcji i żeby nie było, Grzesiu, wąchaj. No, taka ciekawostka, mało tego, jakbyście mieli na przykład obrzęk stawu, typu na przykład łokieć, kolano. Bardzo często taki kwas mrówkowy Grześka przytkał, bo za mocno aż w gardło poszło. No, przykłada się bardzo szybko tą chusteczkę i się owija na przykład czymś szczelnym, tak? Jakimś kawałkiem materiału, folii. Bo ten kwas równocześnie może wam wchłonąć się w skórę i to taki trochę środek przeciw obrzękom. Na przykład też ciekawostkę wam sprzedam. Dawno temu partyzantka, ludzie, którzy ukrywali się w lasach. Wiadomo, że ludzie popierdzielali w kurzuchach, mieli wszelkiego rodzaju mędy, wszy i inne gnidy. Wykorzystywali mrowiska do oczyszczania ubrań, bo nie było pralek w lesie, tak? Czyli kładli jakiś tam kożuch, no i mrówki przez cały dzień wszystkie wyjadały insekty i później taki kożuch był odświeżony, jeszcze po tym kwasie był, no naprawdę był odświeżony. Taka ciekawostka.